Moja rodzina nie wie, o co chodzi z tą ustawą śmieciową, ale ma mnie, a ja wiem wszystko. Selekcja odpadów to przecież dziecinnie proste. Selekcja równa się oszczędzanie. Zbierasz selektywnie, płacisz mniej. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego pojemnika. Segregacja powoduje, że śmieci nie lądują na wysypisku, a co za tym idzie, my nie płacimy za ich składowanie. Z surowców dających się wykorzystać powstaną nowe produkty. Ale nie uprzedzajmy faktów. Ale jak to się ma do budżetu mojej rodziny? Jak będzie selekcja, to będziemy płacić mniej. Nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dwa pojemniki. Jedyna filozofia to taka, żeby zapamiętać, co gdzie wrzucamy. Dzieci mnie proste. Do zielonego pojemnika wrzucamy to, co suche. Do brązowego pojemnika wrzucamy to, co mokre. Baterie i leki można dostarczać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach bądź sklepach z elektroniką. Można je także dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam też trafia wszystko, co jest większe ode mnie. Lipca 2013 roku. Wiekopomna chwila dla gospodarki odpadami w Polsce. Za wywóz śmieci odpowiada gmina. Ustala ona częstotliwość wywozu odpadów, biorąc pod uwagę wielkość pojemników i ilość osób z nich korzystających. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli jeżeli wszyscy selekcjonujemy w bloku, to płacimy mniej. A jeżeli wszyscy wrzucamy do jednego pojemnika, to płacimy więcej. Proste. Chodzi o to, żeby w ostateczności mniej płacić za odpady. Musimy przestrzegać selektywnej zbiórki odpadów tak, aby jak najwięcej śmieci mogło być poddane recyklingowi. Ale w jaki sposób zaoszczędzić pieniądze? Wystarczy zadeklarować, a następnie oczywiście przestrzegać selektywnej zbiórki odpadów. We Włocławku będzie podział na 16 stawek opłat. Każdy z nas wytwarza rocznie nawet 330 kg śmieci. Jakby usypać z nich górę, to ona byłaby dwa razy wyższa od Monteverestu. Ten oto ręcznik rozkłada się przez 2 tygodnie. Ta oto guma rozkłada się przez 5 lat. A ta butelka rozkłada się przez 500 lat. Warto selekcjonować, gdyż można te odpady poddać recyklingowi. A recykling to odzysk. Odpady te są ponownie przetwarzane na substancje bądź produkty wykorzystywane w tym samym bądź innym celu. Za wywóz odpadów będziemy płacić mniej właśnie dzięki selekcji.